Wzięło to się z inicjatywy lokalnej, współpracy pomiędzy centrum a teatrem. Zaczynaliśmy już zapisy 20 lipca. To był początek zapisów. Brakuje nam jeszcze osób do zapełnienia grup. Grup mamy 10 po 16 osób. Organizacyjnie, jak to wygląda, gdyby ktoś chciał być zainteresowany, co powinien zrobić, żeby dostać się na te warsztaty? Organizacyjnie wygląda to w ten sposób. Przychodzimy do Centrum Senior w Opolu, a dokładnie do Centrum Aktywizacji Społecznej na Krakowską 32. Zapisujemy się na listę, podając imię i nazwisko. No i wybieramy dokładny termin, w którym nam to odpowiada. Jeszcze mamy możliwość wyboru. Można do nas wysłać maila, można do nas zadzwonić. Telefon jest na naszej stronie Senior w Opolu, więc to do tego telefonu odsyłam, więc i telefonicznie, i mailowo, i osobiście przychodzimy do nas i zapisujemy się. Najważniejsze jest to, że to jest inicjatywa lokalna, więc jest ona bezpłatna dla seniora. Będzie na pewno musiał przygotować się, ale to tu już dyrektor teatru powie, w jakie akcesoria będzie się musiał przygotować senior, jeśli tu będzie do teatru przychodził. No przede wszystkim to będą spotkania w teatrze. Wiele osób, seniorów, no, ma dużo więcej wolnego czasu niż inni, więc mogą spotkać się w teatrze nie tylko na widowni, ale też poczuć, jak aktorzy czują się na scenie, kiedy grają. Bo zawsze to jest ciekawe. Spotykam się z pytaniami, a jak długo trzeba wiersza się nauczyć, a jak z tekstem? No to teraz seniorzy będą mogli poczuć na własnej skórze, jak to wygląda po tej drugiej stronie, czyli na scenie. Spotkanie z seniorami, z grupami, każda grupa będzie miała, można powiedzieć, to samo, czyli takie samo spotkanie. Będziemy pracowali nad głosem, jak panować nad głosem, co to jest głos sceniczny, jak wypowiadać teksty, jak pracować nad tekstem, także spotkania na scenie, czyli będziemy robić takie scenki, gdzie seniorzy będą mogli dotknąć już tak no, indywidualnie na scenie, robiąc scenkę, jak to wygląda, co to jest stres, a przede wszystkim to jest takie spotkanie, gdzie będziemy szukać swoich własnych wad. Bo praca aktora polega na szukaniu wad, jeżeli znajdziemy te wady, a każdy z nas ma, więc trzeba je przekuć w zalety i wtedy świat jest uśmiechnięty.